trailery, albo inaczej zwiastuny. To właśnie one sprawiają, że dowiadujemy się o nadchodzących filmach i często zachęcają nas do obejrzenia jakiegoś filmu. Jednak w tych czasach z trailerami jest jeden duży problem. Zbyt dużo spoilerują. W trailerach pokazane są kluczowe sceny lub postaci, które mają być niespodziewane. Ewentualnie czasami pokazane jest zbyt dużo, a tak nie powinno być. Główny powód, dla którego ludzie nie lubią filmów, to ich zbyt duże oczekiwania. Wiadomo, najważniejsze jest, żeby fabuła miała sens i żeby ciągłość była zachowana. Tego należy się w głównej mierze spodziewać po filmie. Ale czasami ludzie mają zbyt duże oczekiwania, no i potem są filmem rozczarowani. A kiedy do trailerów daje się fajne, ale bardzo krótkie sceny, które w filmie wcale nie są dłuższe, tylko trwają tyle samo, ewentualnie pokazuje się prawie wszystkie sceny w trailerze, no to rozczarowanie jest uzasadnione. Pytanie, z czego to wynika? Wynika to z tego, że studia robiące filmy często zatrudniają jakieś kampanie marketingowe, żeby zrobiły im zwiastuny. No i ludzie tworzący ten zwiastun po prostu chcą zrobić swoją robotę i otrzymać wypłatę. I to tyle. Oni chcą po prostu, żeby trailer dobrze wyglądał. Przez co w trailerze pokazane są często fajne i zaskakujące sceny. Ci ludzie po prostu chyba nie rozumieją, że dobry trailer nie powinien za dużo spoilerować, bo ludzie chcą być zaskoczeni filmem, mieć hype na film i widzieć fajne sceny w filmie, a nie w trailerze. Wiem, że trailery są po to, żeby ludzie mieli hype na film, ale naprawdę da się to zrobić bez wpychania wszystkiego do trailera. Naprawdę, producenci albo nawet reżyser powinni częściej sprawdzać trailery. O wiele lepszym sposobem na budowanie hype'u jest na przykład wydawanie krótkich filmów, które są w jakiś sposób związane z filmem, który ma zostać wydany. To, co akurat Marvel robi dobrze, to przynajmniej w niektórych trailerach cenzurowanie spoilerów. Jak jest jakaś scena, która coś spoileruje, to jest ona przerabiana, żeby nadal fajnie wyglądała w trailerze, ale żeby nie spoilerowała filmu. To akurat Marvel robi dobrze, ale również robi pewną rzecz źle, co również pokazuje kolejny ogólny problem trailerów, czyli dawanie usuniętych scen lub scen, których po prostu nie ma w filmie, do zwiastunów. I nie mówię tu o jakichś małych, nic nieznaczących scenach. Bo to, że niektóre ujęcia mogą się lekko zmienić względem zwiastunu a filmu, albo jakieś krótkie sceny, które nic nie wprowadzają, mogą zostać wycięte, to akurat jest naturalne. Mówię o takich scenach, które wydają się ważne, a potem nigdy się nie pojawiają w filmie. To można już teoretycznie podciągnąć pod fałszywy marketing. No i oczywiście wiadomo, ludzie starają się wydać trailery jak najszybciej, żeby promowały film jak najszybciej. No i to również oznacza, że finałowa wersja filmu może się trochę zmienić. Mogą coś wyciąć, mogą coś dodać i tak dalej. No ale również kiedy widzę jakąś fajną, dobrze nakręconą scenę w trailerze, a nie widzę jej w filmie, no to czuję się trochę oszukany. Również warto wspomnieć o tym, że zazwyczaj film dostaje kilka trailerów, przeważnie około trzech. I zwykle pierwszy trailer jest dobrze zrobiony, a dopiero następne dwa za dużo spoilerują. Aczkolwiek często wypuszczane są również spoty telewizyjne, które również zawierają często spoilery. No i również nie wspomnę o tym, że często chińskie zwiastuny są wręcz napakowane spoilerami. Co próbuję przez to powiedzieć? Próbuję przez to powiedzieć, że naprawdę, trailery powinny być częściej sprawdzane pod względem spoilerów. Może również więcej wytwórni filmowych powinno zatrudniać lepsze kampanie marketingowe, żeby edytowały im zwiastuny. No i przede wszystkim każdy kraj powinien mieć ten sam zwiastun, tylko oczywiście przetłumaczony na odpowiedni język. A i skoro już rozmawiamy o spoilerach, to również pokazy testowe filmów bardzo często sprawiają, że cała fabuła filmu jest znana jeszcze przed wydaniem filmu. No i również czasami zdarzają się wycieki oraz na przykład wycieki zabawek, które również mogą coś spoilerować. Albo po prostu film w niektórych krajach jest dostępny wcześniej i potem ludzie wrzucają scenę na YouTube i spoilerują wszystkim innym. Takim ludziom się w ogóle szacunek nie należy. Naprawdę, więcej filmów powinno być wydawanych w tym samym czasie na całym świecie, żeby ludzie nie spoilerowali. Bo w tych czasach niestety to nie jest takie proste, że po prostu unikasz spoilerów przez nieoglądanie zwiastunów. W tych czasach niestety ludzie spoilerują wszędzie, w komentarzach, na miniaturkach, absolutnie wszędzie.